Bardzo dziękuję, żeście Państwo zostali i obejrzeli ten film. Mam nadzieję, że się podobał. Chciałem tylko dodać, że to spotkanie z rodzajem prapremiery cyklu, który organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego. Cykl będzie nosił nazwę Warszawa Dwóch Powstań. I więcej informacji na ten temat będzie dostępne później. Jest to próba przerzucenia mostu między doświadczeniem historycznym powstania żydowskiego i powstania warszawskiego. Tak. Więc może zacznijmy od bardzo standardowego pytania, które będzie nie do reżysera, ale dla dwóch gości, czyli no, Piotrze i drugi Piotrze, jak wam się film podobał? No tak, wiedziałem, że tak będzie. Jak mi się film podobał? Mi się podobał i nie podobał, po prostu trudno powiedzieć jednym zdaniem. Wielki żydowski historyk, który zginął po 1944 roku w Warszawie, zadenuncjowany i złapany przez Gestapo, Emanuel Ringelblum, powiedział, przygotowując archiwum swoje już po powstaniu w getcie warszawskim, kiedy się upominał o Żydowski Związek Wojskowy i o Pawła Frenkla, tłumaczył swoim poniekąd zwolennikom politycznym z Poalesji, z Bundu, że trzeba wspomnieć o Frenklu i o Bejtarze, i uzasadnił to, musi po nich pozostać ślad w historii, nawet jeśli lubi. I to jest, myślę, maksyma, która powinna przyświecać wszystkim historykom prawicowym i lewicowym, zarówno tym, którzy zrobią film o Bundzie, jak i tym, którzy zrobią film o Bejtarze. To była część żydowskiej tradycji, część żydowskiej polityki dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo tragiczna, bardzo niejednoznaczna. Ten film próbuje oddać jej sprawiedliwość, troszkę robiąc jej niedźwiedzią przysługę, bo pokazuje Bejtar już w tak czasami cukierkowych barwach i w sposób tak właściwie bezkrytyczny, że robi z Bejtaru troszkę własną jego karykaturę, no ale to już trudno. Takie jest pewnie prawo filmów, które starają się przywrócić jakąś tradycję do obiegu. Tak, pewnie taki sam byłby film o Bundzie zrobiony przez zwolenników Bundu, prawda? Czy taki sam film byłby o KPP zrobiony przez zwolenników KPP? O Poalej Syjon przez ludzi Ben Guriona. Ja, jeśli idzie o krytykę, tak na sam początek, to znaczy dziwi mnie zrobienie filmu o dwudziestoleciu międzywojennym i polskich Żydach, i historii polskich Żydów, w którym nie pada ani razu słowa antysemityzm. To jest troszkę tak, że tutaj jest grupa ideowców, którzy wyjeżdżają sobie do Palestyny, organizują się na wzór wojska. Zaznaczam, to nie jest moja tradycja, chociaż ja z tą tradycją, znaczy mam ten problem poniekąd, że ona jest mi i bardzo daleka, i bardzo bliska. Bardzo daleka dlatego, że ja sobie z trudem wyobrażam społeczeństwo zorganizowane na wzór wojska, zdyscyplinowane, usportowione i kolektywne i niedemokratyczne. A to może dlatego, że ja w ogóle nie znoszę kolektywizmu, nie znoszę harcerstwa i sportu. A z drugiej strony wiem, że ci ludzie, którzy tam wyjeżdżali w latach 20. i 30. przyczynili się do powstania żydowskiego państwa po wojnie i nie tylko. Przyczynili się do tego, że iluś Żydów z Polski przed wojną wyjechało i ocaliło życie. I to jest z całą pewnością wielkie dziedzictwo historyczne Bejtaru. Natomiast pytanie, dlaczego nie wyjeżdżać? W tym filmie nie pada tutaj właściwie ani słowo. Nie ma nic o getcie ławkowym, nie ma nic o pałkarzach endeckich, nie ma nic o antysemityzmie, który właściwie był zarażony większość stronnic politycznych, może z wyjątkiem PPS-u i komunistów. Większość zwolenników Bejtaru, oni wyjeżdżają nie tylko dlatego, że się zakochali w piaskach Palestyny czy w piaskowych mundurach, tylko wyjeżdżają dlatego, że II Rzeczpospolita, przynajmniej od lat 30., ma miejsce nie do wytrzymania dla większości Żydów. I gdyby nie II wojna światowa i nie Hitler, który jakby no rozwiązał problem żydowski w Polsce, większość czy część Żydów chciała z Polski wyjechać, dlatego że w Polsce dla Żydów się stawało życie niemożliwe. I
To jest część ideologii. Również Beitaru, podobnie jak i innych stronnic sionistycznych, od prawa do lewa, od ludzi planujących budowę komunistycznej utopii w Palestynie, poprzez żydowskich drobnomieszczan, poprzez takich ludzi jak zwolennicy Brit Shalom, w którym działał Gershom Scholem, którzy planowali jakoś budowę państwa dwunarodowego w Palestynie. Oni wszyscy wiedzieli, że Europa przestaje być miejscem dobrym dla Żydów, dlatego że, no, pada to jednym zdaniem, prawda? Dlaczego? Dlaczego atmosfera w Europie była tak zatruta, że ucieczka za ocean, czy też do Palestyny, była jedynym wyjściem dla Żydów? W Polsce ona też była zatruta. Ona może nie była tak zatruta jak w hitlerowskich Niemczech od 1933 roku, ale jasne jest, i pod koniec lat 30. No, jeden z mówców, znaczy z bohaterów filmu, o tym wspomina, że jasne było, że wydarzy się coś strasznie złego, że wydarzy się katastrofa. Może nie przewidywano na jaką skalę, chociaż twierdzi się, że Żabotyński rzeczywiście jakimś takim proroczym wzrokiem przewidywał, co się może wydarzyć, ale także chciano wyjeżdżać z tego względu, co się działo w Polsce po śmierci Piłsudskiego. Nie pada słowo endecja w tym filmie, nie pada w tym słowo ONR w tym filmie. Okazuje się, że właściwie to tak rzeczywiście tylko ideowo chcemy sobie gdzieś jechać. Dlaczego? No, ano dlatego, że w Polsce II Rzeczpospolitej, przedstawionej często jako raj na ziemi, Żydom było strasznie ciężko i zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego bardzo rozkosznie. No, to jest mój taki jeden z podstawowych zarzutów do tego filmu. Reszta to jest jak już kwestia dyskusji. Czy tylko Beitar był zwolennikiem żydowskiej tradycji podtrzymania? Nie tylko. Czy tylko Beitar był podtrzymywał związki z religią? Nie tylko. No i tak dalej. No, ale to już jest pewnie temat do dalszej dyskusji. No, ja właściwie mogę tylko dodać do tego, Piotrze, co powiedziałeś. Bardzo niewiele rzeczy. Po pierwsze, nie było tego typu filmów i raczej nie można tego typu rzeczy sobie obejrzeć. Filmy na temat bundu czy na temat KPP pojawiały się w pewnym momencie z dużącą regularnością. Natomiast, co jest moim zdaniem ważne w tym filmie, abstrahując od rzeczy, tak rzeczywiście to o klimacie lat 30. w tym filmie nie ma wcale. Fakt, że ten ONR się tam troszeczkę pojawia i inne narodowe ruchy, ale właśnie przy takiej, no, jedno dwuzdaniowej próbie porównania, że faktycznie coś takiego było. I może ten element jest o tyle ważny, że z tego filmu, no, wybrzmiewa to, że tak naprawdę Żydzi jako jedyna mniejszość tworzyli tego typu ruch, co może jest interesujące. Natomiast dla mnie ten film był o tyle ciekawy, że burzy on stereotyp, no, z którym bardzo często miewamy do czynienia, stereotyp Żydokomuny, stereotyp Żydów kolaborujących z Sowietami, a tutaj widać, i to bardzo ładnie się o tym mówi, bardzo ostro, że mamy tutaj do czynienia z grupami wśród Żydów, którzy aktywnie komunizm zwalczali, którzy byli bardzo przeciwko niemu. I myślę, że w świetle tego, czym w tej chwili posługuje się nowożytny antysemityzm, ta sprawa jest dosyć istotna. Tyle. Odniesie się, Robercie, bo rzeczywiście, no, uderzające jest w tym filmie, jak mało poświęcono miejsca antysemityzmowi międzywojennemu. Mówię to jako fan tego filmu. Znaczy, ja bym chciał zwrócić uwagę, dobrze czy Państwo, że tak się jakoś złożyło, że po 70 latach powstaje pierwszy film na ten temat. Nie ma żadnej literatury, nie ma zbiorów ikonograficznych. Właściwie film powstał dzięki inicjatywie, zapałowi i głębokiej znajomości tematu tutaj obecnego scenarzysty i konsultanta Piotra Konterczyka, który myślę, że jest... jest jedną z najlepiej znających się osób w tej tematyce. I teraz tak, prawo filmu jest takie, że dysponuje się określoną ilością czasu. Z reguły jest to 52 minuty. Na temat atmosfery lat 20. i 30. w Polsce powstały kilometry filmów. Więc trochę było mi szkoda czasu, szczególnie, że okoliczności, w jakich się znalazłem, właściwie zmieniały założenia filmu. Ze wstępnych naszych przygotowań wynikało, że
nie spotkamy żadnego świadka. Średnia wieku tych ludzi jest ponad 90 lat. Nie chwalą się swoją przeszłością. Wręcz ją ukrywają do tej pory. Więc trzeba pokonać cały mur niechęci, obawy, żeby nawiązać szczery kontakt z nimi. Udało się to przypadkowo, kiedy pojechaliśmy do Izraela i na zasadzie polecania od osoby do osoby okazało się, że normalnie rozmawiamy, myślimy, robimy uczciwy film, dlatego nam zaufano i z rąk do rąk nas podawano z bardzo życzliwym przyjęciem w każdych z tych miejsc. I teraz mając do wyboru relacji świadków i to, jak oni widzą swoją młodość, wolałem im zaufać i przedstawić ich świadectwo, niż, przepraszam, ale pan chyba nie ma świadectwa lat 20 lub 30, a z takim dużym przekonaniem pan mówi, jak to było. Więc ja wolę ufać świadkom, którzy mogą mi to zrelacjonować i to był ostatni moment. Bardzo lubię rozmawiać ze starymi ludźmi, chociaż oczywiście wiek ma swoje prawa i czasami oni też opowiadają swoją historię tak, jakby ją chcieli widzieć dzisiaj lub próbują ją dostosować do tego, jak świat jest współczesny. Nie chcą koniecznie starość stać mu w poprzek. Więc myślę, że szukając syntezy olbrzymiej organizacji, organizacji, która była największą organizacją młodzieżową w Polsce, o której nikt nic do tej pory istotnego nie zrobił. Wydawało mi się, że ważniejsi są świadkowie niż opis tego tła, które właściwie na historię tej organizacji w żaden istotny sposób nie wpływa. Ja na chwilę, nie, czas na pytania będzie na później. Na chwilę chciałbym małe słówko wstępu. Myśmy zorganizowali ten pokaz. Ponieważ ostatnio przez całą Polskę przetoczyła się fala różnego rodzaju spotkań nazywających same siebie propalestyńskimi, gdzie właśnie słówko syjonizm, które jest jak gdyby podstawą w ogóle tego filmu i naszej dyskusji, było tam w sposób najczęściej pełnej ignorancji historycznej i agresywności przedstawiane jako słowo obraźliwe, jako słowo piętnujące, jakie słowo wręcz będące synonimem nazizmu. I ja teraz mam pytanie do obecnych tu prelegentów, bo poniekąd Piotr Kaci poruszył ten wątek. Ale ten film pokazuje bardzo ważny aspekt syjonizmu, który właściwie każdy ruch syjonistyczny posiadał, nieważne czy był lewicowy, czy prawicowy, czy tak jak synonim polityczny, ideologiczny. Ale to znaczy jest to próba wejścia Żydów, wspólnoty żydowskiej w historię, tak? Na równych prawach z innymi narodami. Tak? Oczekują szacunku, oczekują państwa, oczekują miejsca, w którym nie będą prześladowani, tak jak niestety miało to chociażby miejsce w międzywojennej Polsce. No i w związku z czym wikłają się w różne problemy, takie jak rzeczywiście w tym filmie. Z jednej strony widać godność i odwagę członków, z drugiej strony widać przemoc i agresję. I mam takie pytanie, czy ten dzisiejszy radykalny antysyjonizm, tak często forsowany w mediach i na różnych spotkaniach, nie jest jakąś swoistą, perwersyjną próbą sprowadzenia Żyda z powrotem do tego Żyda z czasów przedsyjonistycznych, do tego Żyda nieszkodliwego, do Żyda, którym łatwo manipulować? Piotrze? No bo ja, więc po pierwsze, znaczy tak, ad vocem, znaczy ani ja, ani pan nie żył w latach 20. i 30., więc obydwaj się opieramy na relacjach świadków i można oczywiście znaleźć setki żydowskich świadków, którzy powiedzą, jak było cudownie w II Rzeczpospolitej i co oznaczało wejście na przykład młodej żydowskiej dziewczyny na kampus Uniwersytetu Warszawskiego i zetknięcie się z bandą ONR-owców. No ale zostawmy to. Powiedzmy, że ci ludzie o tym nie wspominają, powiedzmy, że tło w filmie historycznym nie jest potrzebne. Co do antysyjonizmu współczesnego i sprowadzania Żydów do diaspory, to jest strasznie złożone zjawisko i oczywiście to jest tak, że część współczesnego antysyjonizmu to jest krytyka Izraela czy polityki Izraela. Część. To jest rzeczywiście radykalna niezgoda na istnienie państwa żydowskiego. Uznanie, że powstanie Izraela tam, gdzie powstał, było błędem historii. Czymś, co nie powinno się było wydarzyć z różnych przyczyn. Jedni twierdzą, że po prostu jest to ostatnie państwo kolonialne, inni by twierdzili, że jest to ostatnie państwo imperialistyczne, inni rzeczywiście
dla innych antysyjonizm, jak to nazywają, czy sprzeciw przeciwko Izraelu jest po prostu jakąś kolejną mutacją antysemityzmu. To znaczy Żydzi, jak to kiedyś powiedział Kisiel, nie powinni mieszkać ani w Polsce, ani w Izraelu, w zasadzie nie powinni mieszkać nigdzie, prawda? Cytując z kolei jakichś marcowych propagandzistów, którzy pisali o złych syjonistach, a jednocześnie wyrzucali Żydów z Polski. Są też i pewnie i tacy, którzy uważają, że należą do nich i Żydzi, i nie Żydzi, którzy uważają, że naród żydowski rozwijał się przez 2000 lat w diasporze, nabrał szczególnych cech diaspory i nie były to tylko takie cechy, jak tutaj wspomniano, że była to uniżoność, prawda? Nie wiem, Franz Rosenzweig uważał, że Żydzi przynależą do diaspory, ponieważ są narodem bez historii, narodem bez języka i narodem bez terytorium, prawda? I powinni w diasporze trwać jako no, taki swoisty pewnie znak przeciwu wobec cywilizacji, no i swoista forpoczta czasów mesjańskich. Wedle innych Żydzi powinni być zarzewiem rewolucji, prawda? Przecież kwestia żydowska, czy to, co poniekąd syjoniści też przyjęli dla swoich celów, czyli Mishpata Ivri, prawda? Kwestia żydowska w Europie, była na różne sposoby przez różne stronnictwa polityczne rozgrywana i dla jednych Żydzi mieli być takim barometrem zmian, mieli wejść rozmaite ruchy emancypacyjne w Europie. I rzeczywiście w nich często uczestniczyli od komunizmu poprzez różne odmiany ruchów demokratycznych, emancypacyjnych, liberalnych i tak dalej, nawet ruchy narodowe. I rola Żydów w modernizmie europejskim, prawda, dwudziestowiecznym jest właśnie nie do przecenienia. Dla innych z kolei tworzenie przez Żydów państwa narodowego jest jakby zaprzeczeniem żydowskiego losu. Ja myślę, że w tym współczesnym antysyjonizmie, który jest mi skądinąd ideą niesłychanie paskudną i wiem, że w wielu wypadkach maskuje po prostu antysemityzm, zbiera się bardzo wiele różnych idei. Mi się wydaje, że idea powrotu samego, która się stała ostatnio bardzo modna, ona jest zarówno interesująca, jak i bardzo niebezpieczna. Czy ona jest niebezpieczna o tyle, o ile oznaczałaby jakiś fizyczny powrót wszystkich Żydów, czy części Żydów do Izraela, do Europy. Ja uważam, że po zagładzie rzeczywiście powrotu nie ma. To znaczy zagłada była dowodem na to, że Europa nie była dobrym miejscem dla Żydów do życia, że kultura europejska ufundowana na kulturze rzymskiej, łacińskiej okazała się per saldo dla Żydów zabójcza i po 2000 lat doszło do rozejmu, tak? Po straszliwej masakrze, w której straciliśmy 1/3 narodu, drogi się rozeszły. Małżeństwo, jak to powiedział Baszewicz Zinger, się nie udało. Małżeństwo Żydów nie tylko z Polską, nie tylko z Niemcami się nie udało. Stąd nie ma powrotu. Jeśli byłby to z kolei powrót symboliczny do pewnych idei diasporowych, co się dzieje w Izraelu i prawda, nawiązanie. Coś, co byłoby z kolei strasznie nie na rękę bejtarowcom, czy też zwolennikom w ogóle tej formy izraelskiej prawicy, czyli powrót do pewnych idei historycznych, do zakorzenienia również w diasporze, do tego, że pomiędzy Masadą a współczesnym Izraelem jest 2000 lat naszej historii. To jest bardzo pozytywna idea i o tym już pisał Gershom Scholem w latach 20., kłócąc się strasznie właśnie ze zwolennikami rewizjonistów, właśnie ze zwolennikami Żabotyńskiego. No to tak po kroku. A to, że syjonizm był z kolei skokiem Żydów w historię, czy też próbą pojęcia odpowiedzialności za własny los, no tak, to prawda. Jedną z kilku, ale istotnie, w świetle tego, co się zdarzyło później, no chyba najlepsze. Znaczy ja mam wrażenie, że jeżeli mówimy o współczesnym antysyjonizmie, musimy jak gdyby go sobie troszeczkę podzielić. Z jednej strony zacznijmy od prawicy, no bo mówiliśmy, nie było organizacji prawicowej. Dla mnie przyznaję, że współczesny antysyjonizm, czy żeby nie powiedzieć antyizraelizm, bo to chyba będzie jeszcze bardziej precyzyjne, w przypadku środowisk prawicowych jest rzeczą absolutnie niezrozumiałą. Dlatego, że w jaki sposób środowiska narodowe, środowiska prawicowe kontestują państwo, którego powstanie i którego funkcjonowanie oparte jest na idei narodu.
na bardzo jasnej wizji, no tak jak to, jak jest to powiedziane w hymnie Izraela, w Hatichwil i Hiotamochowszywych Arcejnu, być wolnym narodem w swoim kraju. Tak naprawdę w tym momencie żydostwo, Żydzi definiują się przez swój kraj. W przypadku różnego rodzaju ruchów lewicowych, żeby nie powiedzieć lewackich, rozumiem. Rozumiem dlatego, że w mojej opinii tego typu ruchy są przeciwne koncepcji kraju jako narodu. Mówimy tu raczej o pewnego rodzaju wspólnocie, czy to wspólnocie politycznej, czy to wspólnocie... Natomiast nie jest ona oparta na jakichkolwiek podstawach narodowych. I w tym momencie faktycznie Izrael, szczególnie biorąc pod uwagę to, co dzieje się w tej chwili na świecie, co dzieje się w Europie, jest faktycznie krajem, który na tych podstawach narodowych, jednym z coraz malejącej liczby krajów, który na tych podstawach narodowych buduje i w nich trwa. I dlatego też wydaje mi się, że antyizraelizm, bo wolałbym raczej używać tego określenia, mimo że brzmi okropnie, w przypadku lewicowców jest rzeczą dosyć zrozumiałą, ponieważ mówimy tutaj o negacji kraju jako miejsca identyfikowanego poprzez naród. Miał świadomość, że tutaj tylko może wspomnieć pytanie, które będzie. Myślałem, że panowie odpowiadają. Nie, to ja może w takim wypadku zadam kolejny, bo ten kwestia w takim wypadku, na ile w ogóle można, mimo wszystko, tak, bardzo łagodnie mówicie, jest to godne prawdziwych intelektualistów, ale jest pytanie, na ile można oddzielić antysjonizm od antysemityzmu. No, Izrael jest wyjątkowo specyficznym państwem, tak, znaczy ono całą swoją symbolikę, która determinuje tożsamość izraelską, oparła na tych samych symbolach, co tożsamość religijna, poprzez którą byli Żydzi widziani przez lata. I na przykład, jeżeli chodzę sobie na spotkania popalestyńskie, to jak oglądam karykatury antysjonistyczne, to tam Żyd jest przedstawiony dokładnie tak jak ze Sturmera, ponieważ obywatela Izraela należy przedstawić tymi samymi symbolami, które następnie są poddane oczywiście jakimś zabiegowi groteski i estetyzacji w taki sposób, żeby wzbudzały nienawiść, ale są to dokładnie te same symbole, co jednocześnie diaspora, więc jest to pewien rodzaj węzeł gordyjski, którego nie da się rozwiązać. A druga jeszcze kwestia, wracając do antysemityzmu i antysjonizmu, że w jaki sposób ja mam rozumieć sytuację, kiedy na spotkaniu popalestyńskim na przykład stwierdza się, że wojna sześciodniowa w 1967 była agresją izraelską, co jest naturalnym i regularnie powtarzanym sloganem przez te środowiska, oraz kiedy słyszę od jednego z ważniejszych dziennikarzy pewnej bardzo znanej gazety, że jemu ewentualne przymierze z Hamasem nie przeszkadza. Przypomnę, Hamas to jest organizacja, która ma nazistowski status, którym apeluje do mordowania każdego Żyda, ponieważ on jedzie pomagać Palestyńczykom. No i reasumując, na ile rzeczywiście można mówić aktualnie o antysemityzmie oderwanym od antysjonizmu? To znaczy, po kolei, jeżeli chodzi o te różnego rodzaju antysemickie czy antysjonistyczne kartonsy, które widzimy, czy to w publikacjach arabskich, czy innych, no, dla mnie nie jest to specjalnie zaskakujące. Jeżeli pewien wzór działa, jeżeli on chodzi i funkcjonuje, jeżeli wywoływał pewnego rodzaju reakcje 50 czy 70 lat temu, no to właściwie czemu z niego nie korzystać? Zwłaszcza, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy podchodzą do sprawy w sposób bardzo podobny. Oni oczywiście nie mają tej wizji, że Żydów trzeba zagazować, natomiast można ich ewentualnie zepchnąć do morza. Ten motyw pojawia się dosyć często. W związku z czym tu akurat moim zdaniem nie ma w tym niczego zaskakującego. Co do różnego rodzaju aliansów, o których tutaj, gdzie mówiłeś, czy oświadczeniach dziennikarzy, którzy mówią, że nie mają nic przeciwko współpracy z Hamasem. No cóż, o ile pamiętam, to chyba jeszcze Włodzimierz Ilicz Lenin stworzył taką definicję tak zwanego pożytecznego idioty, który jest gotów pewne prawdy przyjąć, pewne prawdy przenosić, no a co z tego wyjdzie później, to jak gdyby jest zupełnie inna sprawa. Ja widziałem tego typu rzeczy jeszcze, bo do Izraela zacząłem przyjeżdżać dosyć późno, bo tak naprawdę w końcu lat 80. po raz pierwszy byłem w Izraelu, natomiast ciut wcześniej zdarzyło mi się być w kilku krajach Ameryki Środkowej, między innymi w Nikaragui, gdzie miałem okazję zobaczyć
głównie obywateli Holandii w takich koszulkach z wielkim Che Guevarą, którzy bardzo intensywnie zajmowali się wspomaganiem bratniego, no właściwie nie reżimu, nie wypada chyba tak powiedzieć, ruchu Sandino przeciwko tym wstrętnym kontras i tak dalej. Kiedy później zobaczyłem rodzimych, czy to europejskich, czy polskich, palestyńskich aktywistów, no to tak w zasadzie stwierdziłem, że to w zasadzie nie jest nic specjalnie nowego, że i koszulki są podobne, no to te brody jak gdyby się, nie, no, się powtarzają. Natomiast wzorce są dokładnie te same. Nie mam, mnie to nie zaskakuje. Troszkę mnie dziwi, dlatego że pomiędzy latami 80. a teraz, jeżeli ktoś chce i odczuwa potrzebę informacji, pozyskania jej, to ma do niej dostęp o wiele lepszy niż wtedy. No tym niemniej widać. Wystarczy czasem być tylko pożytecznym. Żeby się nie powtarzać, no, żebyśmy nie mówili z grubsza tego samego, powiem tyle, znaczy, kwestia karykatur antysemickich. Pierwsze karykatury antysemickie takie pojawiły się w średniowieczu, znaczy antysemickie wyraźnie w łacińskim, pięknym, europejskim średniowieczu. Judenzał, czyli żydowska świnia, prawda, Żydzi maltretujący chrześcijańskie dzieci, wytaczające z nich krew na mace, Żydzi z krowulczymi nosami, którzy mordują chrześcijan i tak dalej. Więc to bardzo stara rzecz, którą potem antysemityzm w różnych swoich mutacjach wykorzystywał na różne sposoby. Pojawił się zresztą też w krajach arabskich, przywieziony tam przez europejskich kupców pod koniec XIX wieku. Na przykład przywieźli do Damaszku protokoły Mędrców Syjon, które się okazały dosyć popularne i wtedy zresztą były popularne, no, by powiedzieli tak, z powodów klasowych, a nie rasowych, ponieważ tamtejszy antysemityzm, czy też jakieś emocje antyżydowskie były już dosyć gwałtowne. Także było to przed powstaniem jeszcze grubo Izraela. Więc nie ma się co dziwić, że współcześnie jakby wrogowie Izraela różnych maści, a także wrogowie Żydów posługują się tą samą ikonografią, prawda? Posługowali się nią hitlerowcy, posługiwali się nią Sowieci, którzy drukowali antysemickie karykatury w stylu hitlerowskim, drukowali je w krokodylu, więc pewnie współcześni lewacy też się nimi posługują, tak jak się posługuje nimi współczesna skrajna prawica. Tutaj jakby nic nowego wymyśleć nie można. Z tą różnicą, że na przykład w czasie wojny sześciodniowej w egipskiej prasie Żydzi byli zawsze przedstawieni jako wysocy blondyni, no bo żeby odróżnić ich od niskich, krępych i czarnych Arabów. No, to była pewne nową, poza tym się nic nie zmieniło. Coś jeszcze? Dobrze, a jeszcze chciałbym tylko na zakończenie tej dyskusji o antysyjonizmie, tak? To, no, w podstawie tego filmu chciałem się was spytać, na ile myślicie, że antysyjonizm, no w Polsce mamy to szczęście bądź nieszczęście, nie chcę tutaj zabrzmieć jakkolwiek rasistowsko, że nie mamy agresywnej mniejszości arabskiej, która kanalizuje swoją nienawiść do systemu, uderzając w Żydów, ale na ile tego typu przymierze jednak grup lewicowych, liberalnych z arabskimi ruchami na zachodzie może być zagrożeniem i na ile rzeczywiście pojawiające się czasem odezwy, na przykład w Izraelu, żeby Żydzi wracali z Francji, bo jest tam już zbyt groźnie, uważacie za zasadne? W Polsce nie mamy rzeczywiście dużej mniejszości arabskiej, z której część ulega, prawda, antyżydowskim emocjom przy okazji, paląc coś na przykład w Paryżu, ale mamy z kolei kibiców Resowi, Wisły, Legii i wielu innych, którzy pewnie zgodziliby się z niektórymi paryskimi Arabami co do kwestii eksterminowania Żydów, a przynajmniej wygnania ich tak daleko, jak to będzie tylko możliwe, więc tutaj jakby nie jest. Równowaga w przyrodzie zostaje zachowana. Ja co do antysyjonizmu, czy co do takiej idei, która się pojawia, to rzeczywiście no nie tylko chodzi o krytykę, powiedzmy, nie wiem, rządu Bibiego Netanyahu, sam się przyłączył do tej krytyki, chociaż mi nie wypada, ale że chodzi o coś więcej, chodzi rzeczywiście o naprawienie historycznego błędu, jakim było powstanie Izraela. Rzeczywiście takim ludziom, którzy to mówią, którzy głoszą ideę państwa, albo likwidację państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie, albo jakiejś
jego, nie wiem, powstania państwa dwunarodowego i tak dalej, które pewnie by się skończyło masową emigracją Żydów stamtąd. Gdzieś, nie wiadomo gdzie, zadałbym kilka rzeczywiście pytań, to znaczy, jeśli oni coś takiego ogłoszą, to co dalej, tak? To znaczy, gdyby rzeczywiście, nie wiem, nastąpiła likwidacja Izraela, że są skłonni przyjąć wszystkich izraelskich Żydów z powrotem do swoich domów, na przykład w Polsce czy we Francji, czy skłonni są wygospodarować Żydom jakiś inny kawałek ziemi, gdzieś, nie wiem, jakiejś pustyni, prawda, w Afryce czy w Ameryce Południowej. Znaczy, co dalej, czy uważają, że Żydzi powinni wrócić do Europy i budować tutaj wspólne postnarodowe, multietniczne społeczeństwo i antysemityzm zniknie z dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ponieważ na te pytania nigdy nie usłyszałem sensownej odpowiedzi. A w zapewnienia, że to się wszystko jakoś ułoży i zapanuje pokój, prawda? I właściwie żyjemy w płynnej rzeczywistości, w związku z tym i pojęcie narodu, i pojęcie państwa na jakimś terytorium właściwie już nie mają sensu. A potem antysemityzm się jakoś rozładuje. Nie przekonują. Nie? W związku z tym wolałbym, żeby Izrael trwał. Pewnie, żeby był państwem lepszym, lepiej zarządzanym, sprawiedliwszym społecznie, prawda, i tak dalej, żeby sobie ułożył stosunki z najbliższymi sąsiadami. Ale jednak tak, zwłaszcza, że ja w powrót rzeczywiście Żydów do Europy nie bardzo wierzę, a sądzę, że to jest jedna z idei stojąca za pomysłem. No, najszerzej mówiąc, antysyjonizmu. Ja może od kiboli, bo akurat to jest coś, co mnie zupełnie fascynuje. Uwielbiam kiboli, znaczy kibole mnie fascynują. Dlatego, że szczególnie ta ostatnia historia z dżihadem Legią, bardzo wiele osób się bardzo oburzało i obrażało na to, że no to jest akt antysemityzmu, rozumiem, że jakieś śledztwa są prowadzone rozliczne. Ja szczerze mówiąc uważałem, że to jest przykład z jednej strony właśnie owej durnoty ludzkiej, o czym za chwilę, z drugiej natomiast owego pożytecznego idiotyzmu. Dlatego, że jeżeli wspomniałeś, Piotrze, przed chwilą Klub Resowi maszeruje dumnie pod takim wielkim transparentem, można sobie to było zobaczyć, z wielkim napisem, oto nadchodzi aryjska horda. Podejrzewam, że kibole Legii doszli do wniosku, że prawem kontrastu zostaną sobie armią Mahdiego na przykład, no bo te zielone kolorki i tak dalej wyraźnie o tym świadczą. Pożyteczny idiotyzm. No cóż, no jeżeli faktycznie kibolom Legii zależy na tym dżihadzie i na tym, żeby do niego doszło, no to ja rozumiem, że wizja braku piwa i golonki z grilla na stadionach jakoś specjalnie im nie przeszkadza. Mam wrażenie, że obie te grupy, zarówno Resowia mówiąca o aryjskiej hordzie, jak i wymachująca zielonymi szmatami Legia, nie wie co robi. Używa pewnego jak gdyby zestawu znaków, które mają kogoś w tym momencie obrazić. No drugi idiotyzm był, jeżeli chodzi o Legię, pokazywanie tego akurat podczas meczu z HPL, który jest no jednak dosyć szczególną ekipą, w której Arabowie i Żydzi grali od zawsze i ja myślę, że kibice izraelscy byli tym raczej ubawieni. Co do antysyjonizmu w Europie i w Polsce. Znaczy ja moim przyznaję, że ja moim kolegom we Francji, ja pamiętam, kiedy rozmawiałem z nimi lat temu naście, kiedy opowiadali mi, że no ta Polska to jest takie dzieścia, powiedzmy, że to jest takie przerażające miejsce i że może faktycznie byłoby nieźle, gdybym przeniósł się gdzieś, nie wiem, obojętne, czy będzie to Francja, Wielka Brytania, Izrael, tak gdyby jest zupełnie inna sprawa. No ja w tej chwili, biorąc pod uwagę to, co można zobaczyć na ulicach Francji, na ulicach Niemiec, mówię, słuchajcie, Boże, może jednak M4 na Ursynowie nie byłoby takim złym pomysłem. Z tym, że problem polega na tym, że w mojej opinii na dzień dzisiejszy to może jeszcze jest prawda. Natomiast biorąc pod uwagę to, co w Polsce się dzieje, ta sytuacja będzie się zmieniać. Fakt, to prawda, w Polsce nie ma dużej, agresywnej mniejszości islamskiej, czy to arabskiej, czy jakiejkolwiek innej. Natomiast grono osób, które w mniej lub bardziej
ostentacyjny sposób działania tych organizacji wspierają, rośnie. Wiadomo, no bo nie są to dane, które są jakąś szczególną tajemnicą, że w ciągu ostatnich kilku lat na terenie Polski wielokrotnie odbywały się różnego rodzaju seminaria prowadzone dosyć często zresztą przez przyjeżdżających z Francji osób, o których, jak to niektórzy złośliwi mówią, osób o śródziemnomorskiej urodzie i raczej nie chodziło tutaj o włoską Rivierę. I podczas tych spotkań jest coraz więcej, one się powtarzają, są bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze finansowane. Mówi się coraz więcej na temat Izraela, na temat propagandy antyizraelskiej i ta sprawa pojawia się coraz częściej. Zresztą, no, co interesujące, głównie w tych środowiskach, nazwijmy to lewicowo-lewackich, aczkolwiek prawicowcy też potrafią w tą sprawę się jakoś zaangażować. Także obawiam się, że my być może nie będziemy potrzebowali agresywnej mniejszości arabskiej, no to w pewnym momencie też powoli przestaje być mniejszością, tak jak mamy do czynienia we Francji. Natomiast pewne grupy osób, które ja znowu do znudzenia określam jako pożyteczni idioci, ponieważ oni utorują drogę pewnej sytuacji, pewnym zmianom również tutaj, może mieć po prostu miejsce. I jest naprawdę kwestią przyszłości, mam wrażenie, że stosunkowo nieodległej. Ja chciałbym teraz wrócić z poziomu, nazwijmy to, metapolityki i spytać się Roberta, jako że mamy możliwość rozmawiania z reżyserem. Ty rzeczywiście zabrałeś się za zupełnie stabilizowany poniekąd temat historyczny, czyli właśnie Żydowski Związek Wojskowy, jego, nazwijmy to, proweniencję ideologiczną oraz jego rolę w powstaniu. Mam do ciebie pytanie, czy spotkałeś się z jakiegoś rodzaju odporem podczas robienia tego filmu, czy próbując go potem sprzedać, czy przedstawić, zdarzało ci się, że ludzie patrzyli niechętnie jako na pewien rodzaj wyłomu w dotychczas dopuszczalnej narracji o powstaniu w getcie? Znaczy, to dotknąłeś olbrzymiego takiego pakietu tematów i problemów, bo póki co ten film skolaudowany bardzo pozytywnie w grudniu zeszłego roku nie doczekał się emisji. Nie wiem, jak długo jeszcze będę czekał, żeby się ten film mógł pokazać. Jest miejsce na Nargala, nie ma miejsca na dokument, więc myślę, że parę kłopotów istnieje z produkcją filmów dokumentalnych. Pamiętam swój ostatni wywiad przy realizacji towarzysza generała ze świętej pamięci profesorem Wieczorowiczem, który mnie uczulał, że właściwie w świetle tych dokumentów, do których się teraz dociera cała historia, na pewno po 1939 roku, a jego zdaniem po 1918 roku, jest do napisania jeszcze raz. I myślę, że to jest bardzo zastanawiające, że o pewnych obszarach w historii nic nie wiemy. Pewne są poddane obróbce propagandowej. Myślę, że takie klisze, jak tutaj pan zaprezentował, ganiających wściekłych Polaków, którzy nie mają zajęcia, tylko bić Żydów po ulicach, a jednocześnie w ogóle nie ma ani słowa wspomnianego chociażby o Petarze, przez tyle lat nie powstała żadna publikacja. Myślę, że to jest dokładnie jakby owoc propagandy tej PRL-owskiej, która trwała tutaj tyle lat, znaczy trwała ponad 45 lat, a przez następne 20 lat nic nie jest weryfikowane. Myślę, że to, że się ukazują pewnego rodzaju książki, są po prostu one bagatelizowane, spychane w niebyt i jest normalna, regularna cenzura polityczna. To była książka Towarzysz Generał, która zaistniała, ale wojska na nią krzywo patrzyło, nikt jej nie skomentował, nie zrecenzował, nie było jej po filmie, sprzedała się z dodrukiem wielokrotnie. I myślę, że to jest dokładnie też problem i Żydowskiego Związku Wojskowego. To jest recenzja, która wstrzymała produkcję filmu o Generalplan Ost na podstawie recenzji jednego z profesorów, który napisał, że scenariusz jest świetny, ale mógłby zaszkodzić stosunkom polsko-niemieckim. Czyli nieważne, że jest prawdziwy, że jest wszystko dobrze, ale bieżąca polityka decyduje o tym, że coś powstaje lub nie powstaje. I myślę, że żyjemy w takim klinczu, to myślę, że pan dotknął bardzo ważnej sprawy, że ten film na innej płaszczyźnie stawia relacje polsko-żydowskie. Znaczy, że antysemityzm między innymi bierze się z funkcjonowania stereotypu. I z jednej strony jest to stereotyp wściekłego Polaka, który wyssał antysemityzm na kiematki, a z drugiej strony jest to
a z drugiej strony to jest stereotyp żydokomuny. I właśnie na tych dwóch stereotypach można napędzać niechęć do siebie w dowolny sposób. Mam wrażenie, że ten film daje szansę na inną rozmowę, jest pierwszym szkicem i nie jest funkcją reżysera nauczać historii. Myślę, że mogą bardzo powstać ciekawe dysputy i spotkania i książki, jeśli tylko to jest zaczyn do rozmowy. To jest rodzaj inspiracji, bardzo bym uczula, żeby nie uczyć się historii na podstawie filmów, bo naprawdę są do tego inne narzędzia. Bardzo bym chciał zrobić film o Żydowskim Związku Wojskowym, bo najbardziej mnie interesuje zawsze fenomen pewnego zdarzenia. Nie jestem przecież zawodowym historykiem. Natomiast to, co można określić i opowiedzieć filmowo, nie wiem, oprzeć na świadkach, a uwielbiam rozmowy ze starszymi, mądrzejszymi ludźmi, to jest ta materia, którą chciałbym się posługiwać. A wy, Piotr, czy po pierwsze zgodzicie się, że niestety istnieje swoisty klincz podczas próby dialogu polsko-żydowskiego, ten radykalny, nieprzekraczalny antysemityzm wyssany z mlekiem matki Polaków, a z drugiej strony żydokomuny, które cały czas przeszkadzają nam realnie dyskutować? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie to do was bardziej. No bo to nie do końca prawda, znaczy ta narracja dominacji Żobu trochę jest przełamana. Niedawno miałem okazję na bardzo fajne spotkanie prowadzone przez Piotra Kazińskiego na temat książki o dwóch flagach właśnie, która pokazuje rolę Żydowskiego Związku Wojskowego, ale jednak mnie to nurtuje. Dlaczego przez 20 lat w Polsce tak mało się o tym mówiło? Dlaczego dopiero teraz zaczyna się pojawiać? No bo w Polsce się o wielu sprawach różnych nie mówiło. Nie mamy dobrych biografii najważniejszych polskich polityków, nie mamy dobrej biografii Władysława Gomułki, nie mamy dobrej biografii, no bardzo, bardzo wielu różnych rzeczach, więc trudno, żebyśmy mieli wyczerpujące książki na temat wszystkich spraw polsko-żydowskich. Istotnie flagi nad gettem Moshe Arendsa ukazały się parę miesięcy temu nakładem wydawnictwa Austeria. To jest książka, która właśnie za motto sobie bierze to powiedzenie Ringelbluma, że trzeba oddać sprawiedliwość również przeciwnikom politycznym, chociaż jest napisana przez raczej zwolennika tradycji bejterowskiej, jakim jest Arendt, ale wypełnia tę lukę. I też stanowi jakąś rekapitulację, a tych może nie fałszy, ale przemilczeń historycznych. Tego, że zarówno w komunistycznej Polsce, jak i w socjalistycznym Izraelu zbudowanym przez ludzi przez Poalej Cyjon nie mówiło się, czy mówiło się bardzo, bardzo mało o Żydowskim Związku Wojskowym i o tamtej tradycji. Ja myślę, czy możemy ze sobą rozmawiać? Pewnie możemy ze sobą rozmawiać. Ja jak ad vocem, ja nie powiedziałem o wściekłych Polakach, którzy atakowali Żydów, tylko powiedziałem o wściekłych ONR-owcach. Polacy stanowią znacznie większy zbiór od ONR-owców i o ile nie podjąłbym się w żadnym razie bronić tradycji ONR-falangi, no to jestem w stanie, i powiedziałem to na początku, że na przykład PPS była partią, która Żydów wielokrotnie broniła. Byli też profesorowie, którzy stali razem ze studentami żydowskimi podczas wykładów, kiedy korporanci endercy kazali Żydom stać i tak dalej. Polska tradycja jest skomplikowana i z całą pewnością mamy dużą tradycję polskiego sprzeciwu przeciwko antysemityzmowi. To też jest jedna z płaszczyzn rozmowy. Czy mamy ze sobą się porozumiewać? Pewnie możemy. Oczywiście, że jeśli... Tylko, że ja bym nie był zwolennikiem takich targów. Znaczy, my wam odpuścimy Żydokomunę, wy wam odpuścicie antysemityzm wyssany z mlekiem matki i jakoś tam się będziemy próbowali sklejać jakiś taki dialogiczny kompromis. To są zbyt skomplikowane sprawy i myślę, że taka filozofia dialogu po prostu, że my obetniemy te skrzydła radykalne i będziemy próbowali wyciągnąć z historii jakąś średnią, też po to, żeby ze sobą się porozumiewać, też nie jest do końca wskazane. Dziękuję. No to teraz chyba czas na pytania z sali. Jeżeli... Przepraszam. Bardzo zainteresowało mnie to, co powiedział pan, przepraszam, brązowej marynarce, wybaczy pan, że nie zapamiętałam nazwiska, mianowicie nawiązanie do
do tego, że tak naprawdę to, co dla mnie zostało pokazane w tym filmie, to jest walka narodu żydowskiego, bardzo przypominająca mi walkę narodu polskiego o wolność, o niepodległość i że też jest dla mnie dziwne, że ruchy prawicowe jakby nie widzą tutaj pewnego podobieństwa, ale w związku z tym, że to podobieństwo jest, to jest również taka płaszczyzna właśnie porozumienia, która sprawia, że ostatnio profesor Szewak Weiss napisał taką krótką notkę, jakoś niezbyt publicznie dyskutowano na temat tego, w jaki sposób antysemityzm jest karmiony antypolonizmem. I wydaje mi się, że to jest bardzo interesujący temat w tym kontekście, że nie ma jakby takiej naprawdę rozmowy pomiędzy nami, Polakami i Żydami na temat tego, że nasze jakby przywiązanie do kwestii narodowych, do tego patriotyzmu, który się okazuje ksenofobią i antysemityzmem, a przecież tak wcale nie musi być i moim zdaniem nie jest, że tym się właśnie karmi i są pewne tabu, które nie pozwalają mówić o tym, że my mamy prawo tak myśleć, że patriotyzm jest rzeczą ważną. Tak samo jak patriotyzm izraelski, który dla mnie był po prostu przepiękny. Te historie osób, które tworzyły tą organizację i które były dumne z tego, że są Żydami, którzy są odważni, dzielni. To była dla mnie po prostu przepiękna historia, która przypomina mi bardzo naszą polską historię. Dziękuję. Przepraszam, że tak długo. To może my podzielamy kilka pytań i poproszę, żeby to były pytania. Chciałbym po pierwsze pogratulować panu Kaczmarkowi, korzystając z okazji przypomnieć, że pożyczyłem książkę Menachemie Bieginie do zwrotu, ale gratuluję tego filmu. Ja jestem Polakiem. Przepraszam za to. Po pierwsze strasznie mnie ciekawi, jak salutowali prawicowi narodowi ekstremiści związani z Mussolini. To jest bardzo ciekawy temat, pytanie. Jak oni salutowali? Bo widzieliśmy tam bundowców, oni tak. Drugie pytanie. Pan redaktor coś wspomniał o Żydówce wchodzącej na obozu tak narodowców. Bardzo ciekawiłoby mi, jakby się na przykład dziewczyna z PPS-u była potraktowana, gdyby weszła na obóz betarowców, bo betarowcy strasznie się tłukli nawet ze swoimi bundowcami. I teraz dwa proste pytania. Czy Polska przed wojną była krajem idealnym? Ja uważam, że nie. Ale uważam, że najpierw porównać to na przykład z tym, jak dzisiaj w Izraelu są traktowani nie Palestyńczycy, tylko Arabowie izraelskiego pochodzenia. Jak wielu było ministrów, jak wielu było we władzach. Porównajmy to, bo ja pytanie to zadałem ambasadorowi Izraela, on się trochę zmieszał, że tego nie można porównać, a ja lubię porównywać. I ja lubię zadawać też takie podstawowe pytania, czy Polska jest krajem antysemickim. I polecam wszystkim Państwu wpisać do Google'a, Google 2O, taki po angielsku World Antisemitism Report. I okazuje się, że w Izraelu, w Tel Awiwie, to jest stolica, znaczy dotychczasowa, niektórzy mówią, że Jerozolima, ale tam jest uniwersytet. No, i oni robią co roku badania. Jest coś takiego jak World Antisemitism Report. I okazuje się, jak się tam wpisze, że Polska jest na szarym końcu za postępową Francją, Anglią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i mamy nagle zobiektywizowane badania, że okazuje się, że Polska strasznie takim antysemickim krajem nie jest. Oczywiście Polska nie jest krajem idealnym. Pytanie takie, jak się teraz Państwo czują, bo ja przez wiele lat musiałem się tłumaczyć z polskiego faszyzmu, kiedy Państwo pochodzenia żydowskiego będziecie teraz przez ten cholerny film będziecie się musieli tłumaczyć z żydowskiego faszyzmu. Dziękuję bardzo. Może drojty. To jeszcze ja, tak? Bo zostało powiedziane, żeby to były bardziej pytania, ale ja może sobie pozwolę na mały komentarz, ponieważ myślałem, że dyskusja po filmie będzie dotyczyła filmu, a tak naprawdę jeden pan sobie załatwiał sprawy związane z jakimiś ruchami propalestyńskimi, drugi pan opowiadał o jakimś antysemityzmie, o którym w tym filmie rzeczywiście nie było ani słowa.
Natomiast prawda jest taka, że jakby nie patrzeć, to Ben Gurion był pierwszą osobą, która robiła wszystko, żeby zwłoki Żabotyńskiego nie zostały pochowane w ziemi Izraela. I państwo, próbując tutaj bronić syjonizmu i robiąc film o Bejtarze, pokazując po prostu tą, wybierając tą, a nie inną organizację, strzelają sobie trochę w kolano, bo jakby nie patrzeć, była to jednak faszystowska organizacja. To była żydowska faszystowska organizacja, która ładnie w filmie zostało powiedziane, że pozdrawiali się, mówiąc ten hal, salutując. Nie, to było rzymskie pozdrowienie, tak jak Hitlerjugend, jak faszyści włoscy, z którymi zresztą Bejtar bardzo silnie współpracował. I uważam, że zrobienie tego filmu, dla mnie, ja jako Żyd wstydzę się w ogóle, że polscy Żydzi po prostu wyprodukowali coś takiego. Słucham? I to już nie ważne, tak jakie tutaj poglądy reprezentuje, czy lewackie, jakby tutaj ktoś chciał zobaczyć, czy syjonistyczne. Nie, to Ben Gurion robił wszystko po prostu, żeby umniejszyć, w ogóle odsunąć Żabotyńskiego. Powiedział, że jeżeli Żabotyński po prostu dojdzie do władzy w Izraelu, to będzie po prostu to faszystowskie państwo, takie jak Włochy Mussoliniego albo Niemcy Hitlera po prostu. I jest mi wstyd po prostu, że akurat Bejtar po prostu. Ale że był? Przepraszam, to ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi właśnie o tę platformę dyskusji, tam było, jak, jeżeli chodzi o stosunek ONR-u do Bejtari. Może też czegoś się dowiemy, a jeżeli chodzi o Ben Guriona i o wstyd, to tu nie była wspomniana sprawa Altaleny. Był taki statek, którym sobie bejtarowcy, znaczy irgunowcy, nie tylko sobie, tylko też do obrony w wojnie o niepodległość Izraela, przywieźli trochę transporterów opancerzonych, kilka tysięcy karabinów maszynowych, amunicji i tym podobnych rzeczy. I kiedy to przypłynęło na brzeg i oni tylko się domagali, żeby połowa z tego dotarła do tych najlepiej przygotowanych, najlepiej wyszkolonych właśnie tych irgunowskich oddziałów, no to i nie chcieli oddać tego dobrowolnie w całości wszystkim jak leci, to ten statek został przez izraelskie wojsko zatopiony, spalony, zginęło 18 osób. To tak, żebyś się joystick nie rozpędzał. No dobrze, może po kolei. To może od najprostszego i najbardziej dosadnego pytania. No panowie, nie wstyd wam? Byliście na filmie faszystowskim, płoniecie ze wstydu? My się konkretnie trochę się wstydzić, czy oglądaliśmy ten, czy mamy się wstydzić za to, że część Żydów 70 lat temu była zwolennikami ideologii radykalnej, czy za co się joystick mamy wstydzić? Jeśli idzie o Ben Gurion, no tak, masz rację, to prawda, Ben Gurion był zdeklarowanym przeciwnikiem rewizjonistów Żabotyńskiego. To prawda, Gershom Scholem był zdecydowanym przeciwnikiem, Ehrlich i Alter byli przeciwnikami Żabotyńskiego. No to prawda, no to jest kawałek żydowskiej historii. Żabotyński był przeciwnikiem Ben Gurion. Dobrze, że powstaje film o części żydowskiej historii, bo nie ma co jej zakłamywać. Mieliśmy faszyści, może i to byli faszyści, mieliśmy żydowskich faszystów, mieliśmy żydowskich komunistów, mieliśmy żydowskich antysemitów. Można zrobić film o Weidingerze i o Marksie i pokazać, że się bardzo mocno przyłożyli do europejskiego antysemityzmu, przejmując wszystkie możliwe antysemickie stereotypy, nawet je zasilając. To też jest niestety część żydowskiej historii i trzeba to sobie powiedzieć. Więc nie wiem, czego się mamy tutaj specjalnie wstydzić. Teraz do pana, który się zdeklarował jako Polak. Więc... Polska świnia, tak. Bo ja czytałem Małpy, pan, bo... No nie podaję. Pytania, nie takie gadki. No więc właśnie. No właśnie. Przepraszam, Polska świnia panu nie przeszkadza. Odpowiedz. Pan się ucieszył, że według Izraelskiego Instytutu Polska się znajduje dość nisko w rankingach antysemickich. Ja też się z tego powodu bardzo cieszę. To fajnie, to bardzo dobrze. Ale cieszę się, że pan o tym przypomniał, więc
więc jesteśmy równo. Różnica pomiędzy żydowskim antypolonizmem, który jest bardzo często przedstawiany jako taki rewers antysemityzmu, polega na tym, że istotnie jest wielu Żydów w Nowym Jorku, w Ameryce w ogóle, czy w Izraelu, którzy mówią, tak, Polska to jest paskudny kraj, Polacy wystali antysemityzm z mlekiem matki, byli paskudni, byli niektórzy gorsi od Niemców. Tak, to prawda. Żaden Żyd nie mówi, że Polacy rządzą światem i nie spotkałem, pan mnie nie słucha. A ja do pana mówię. To nie mówią Żydzi, że Polacy bym... To nie jest dyskusja, to jest pytanie i odpowiedź. Nie słyszałem, żeby jakikolwiek Żyd powiedział Polacy do gazu. Żeby jakikolwiek Żyd wieszał w Izraelu polską flagę na szubienicy. A proszę się przejść marszałkowską, proszę sobie pójść na jakiś stadion i tak dalej. Więc nie wiem, czy możemy tutaj postanowić znak równości. Natomiast to, że w rankingach, że gdzieś indziej jest gorzej, no strasznie fajnie, bardzo się cieszymy, że gdzieś indziej jest gorzej. W Iranie jest gorzej, w Arabii Saudyjskiej jest gorzej. No. Dziękuję uprzejmie. Ja także pozwolę sobie na pewną refleksję bardziej niż pytanie. Zaczynając od tematu przynajmniej ciekawego, który pan Piotr zwrócił uwagę na samym początku, mianowicie nieobecności tego kontekstu, a mianowicie szalejącego polskiego antysemityzmu w latach 20-lecie międzywojennym. No, ten problem wydaje mi się nie tyle zaskakujący, co właściwie znamienny. Jeśli mówimy o doborze świadków, no to właściwie tak, świadkowie Bejtaru trudno, aby skarżyli na ONR-owców, ponieważ ci ONR-owcy stanowi dla nich, jakby to nie było, pewnego rodzaju inspiracja, jakkolwiek by to było perwersyjne. No i nie jest to metafora. Z drugiej strony też tego typu docenienie było faktem. No przypomnijmy, tu już padło pytanie, w jaki sposób odnosił się ONR do Bejtaru. ONR po prostu ochraniał marsze Bejtaru w Warszawie, prawda? I razem sobie salutowali też. To jest po prostu fakt historyczny. Z drugiej strony, ominięcie tego tematu przez świadków, a więc przez samych Bejtarowców, czy ominięcie pewnego rodzaju masakr związanych z prześladowaniem mniejszości etnicznych, które nie posiadały państwa, było w tym filmie pociągnięte do samego końca, prawda? Dosłownie do samego końca, ponieważ praktycznie nieobecną postacią czy elementem w tym filmie byli sami Palestyńczycy, prawda? Obecni byli tylko w jednym momencie, kiedy wspomniano o tej masakrze, czy właściwie o pokonaniu wroga i zabójstwie 90 osób. No i także na końcu, kiedy te wszystkie armaty strzelały poniekąd, jakby do mnie mówiąc, że cały czas Żydzi walczą z Hitlerem, prawda? I do tej pory Bejtar walczy, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę na samym końcu. No, z drugiej strony, wydaje się, że to jest pewnego rodzaju także znamienne, że pan Dawid Lichtenstein zorganizował tego typu spotkanie o syjonizmie, prezentując właśnie Bejtar, prawda? Nie chcę się skupić na samej postaci pana Dawida, ale no... Jest to. Niestety Bejtar w istocie był z jednej strony organizacją skrajnie prawicową, to rozumiem, że nikt tego nie podważa. Z drugiej strony wpłynął bardzo mocno, a przynajmniej jak to sam pan Kaszmarek pokazał na samym końcu, spuścizna Bejtaru w postaci grzmotu armat na terytoriach okupowanych cały czas jest kontynuowana. Ja chciałbym się odnieść poniekąd do... No właśnie, a propos tego, co wspomniał pan Piotr, a więc ostrożnego podchodzenia do źródeł, to jest bardzo ważna cecha. Natomiast sam niestety pan Piotr i inni paneliści ulegli takiemu uproszczeniu, nie odnosząc się krytycznie do źródła, jakim jest pan Dawid Lichtenstein w tym wypadku. Ja osobiście nie chcę specjalnie opowiadać o tradycji walki z antysemityzmem w swojej rodzinie. Do tej pory rodzina nie nauczyła mnie, żeby o tym nie mówić. Ale sam osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich, aktywnym przede wszystkim przeciwnikiem wszelkich rodzajów szowinizmu, także szowinizmu ze władz izraelskich. Natomiast właśnie w tym wypadku muszę się odnieść do pewnego kłamstwa, które nie zostało podważone, a
zaczęto się od niego, do niego odnosić, prawda? No, a mianowicie do pewnej karykatury, o której pan powiedział, Dawid. Przepraszam za szczegół, ale to jest dla mnie szczególnie upodlenie, prawda? Bo rzadko spotykam się z kłamstwami, tymczasem no, akurat w tym wypadku to jest dla mnie o tyle ważne, że tego typu kłamstwa nie są rzucone na wiatr, ale po prostu spływają krwią, prawda? Natomiast no, chodzi o tę karykaturę, którą pan porównał do Der Strumera. No, to jest taki rysunek Karla Latoufa, który był popularny na całym świecie. Użyliśmy tego w ulotce po tym sabotażu Fraterii Wolności kolejnej. Natomiast ta ulotka powstała jeszcze wcześniej i właściwie występuje tam tylko jedna postać izraelska. To jest izraelski żołnierz, przez którego rozkraszone nogi płynie statek Fraterii Wolności, prawda? To było właściwie stworzone w momencie, w którym to blokada Strefy Gazy była nałożona, czy do tej pory jest nałożona, nielegalnie, świetnie prawa międzynarodowego, a została nałożona ze sprawą tego, że igły, nitki, pralki, cement i inne tego typu rzeczy traktowane są przez władze izraelskie jako narzędzie terroryzmu. Nie nazwę się jako osoba propalestyńska, natomiast szczególnie jestem przeciwko okupacji jakimkolwiek przejawom szowinizmu, także, a może przede wszystkim polskiego antysemityzmu, który jak widać cały czas jest nośny i który jest pewnego rodzaju chichotem historii, prawda? Że do tej pory jest to powielane, jest po prostu reakcyjną, Bejtar jest reakcyjną formą powielenia jeden do jednego polskiego faszyzmu. Dajmy odpowiedzieć. Znaczy, ja dziękuję bardzo. Rzecz chciałbym powiedzieć, że a nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, nie mówiłem o tym spotkaniu, na którym mieliśmy zaszczyt się poznać. Byłem w swoim życiu przynajmniej tak delikatnie licząc na jakieś 300 spotkaniach popalestyńskich. Widziałem gigantyczne tony ulotek popalestyńskich we Francji, w Niemczech i nie mówiłem o spotkaniu z panem. Jeżeli ma pan ochotę, możemy o tym porozmawiać po spotkaniu na zewnątrz, a nie teraz. W tym momencie chciałbym mimo wszystko dać głos panelistom, czyli tu jest bardzo ważne pytanie, które zadał i Joystick, i pan tutaj obecny, czyli do jakiego stopnia Żydzi powinni wstydzić się swojego nacjonalizmu oraz faktu, że założyli państwo, tu nie ma żadnej wątpliwości, które prowadzi wojnę i które morduje ludzi. Także morduje. Mówię to z świadomością, ponieważ niektóre jego działania po prostu są niesprawiedliwymi atakami w cywili. Na ile powinniśmy się tego wstydzić, nie właśnie punktowo, czyli oceniać źle, jak się stanie, tylko na ile w ogóle powinniśmy się wstydzić tego, że to państwo zaistniało. No to proszę. Bardzo ciekawa parafraza mojego pytania. Znaczy ja bym może chciał jeszcze zacząć od tej kwestii ONR-u i tego antysemityzmu. Tam to jest delikatnie zaznaczone. Dlatego, że jeden z tych świadków tak naprawdę mówi o czymś, co dla mnie jest pewnego rodzaju wersją. Mianowicie o tym, że dla części bejtarowców ten antysemityzm, to getto ławkowe, ten numerus clausus, czy numerus nullus, czy pałkarze, byli tak naprawdę logicznym sposobem na wyprowadzenie Żydów z Polski. I oni to tam w tych wypowiedziach to sobie tam troszeczkę występuje. Że część z nich faktycznie uważała, że no oczywiście jest to rzecz straszna, Natomiast ona pomaga, ponieważ celem było utworzenie państwa i tutaj akurat wydaje mi się, że porównywanie Bejtaru z faszystami włoskimi, którzy funkcjonowali już u siebie na miejscu i tworzyli pewne państwo, jest pewnego rodzaju nadużyciem, bo tu mówimy o ludziach. Mówimy tak naprawdę o różnych drogach dochodzenia do tego samego celu, bo o tym ten film też troszkę mówi. Mówimy o tym, że różne grupy Żydów, różnych syjonistów chciały dojść do tego państwa. Jedną z metod dochodzenia do tego państwa była walka zbrojna. No i to jest to, co proponował Bejtar. Czy te armaty strzelające na samym końcu, czy one są spuścizną Bejtaru? No pewnie tak. Nie wiem, czy one strzelają na terytoriach okupowanych, ponieważ no, na temat tego, czy to są terytoria okupowane, moglibyśmy rozmawiać długo i bardzo namiętnie. Być może są to działa strzelające w wojnie Jom Kippur, kiedy to różne państwa arabskie Izrael zaatakowały. Także nie używajmy tego. Natomiast tak, na pewno również dzięki ruchom takim jak Bejtar, pomysł, że Żydzi nie powinni
rzeczywiście być tym narodem krawców i skrzypków na dachu, ale powinni wreszcie być w stanie walczyć o swoje prawa, walczyć z wrogami swojego narodu i walczyć o swoją ziemię, jest rzeczywiście na miejscu. No ja sobie przypominam, to już argument absolutnie taki dla mnie akurat dosyć podstawowy, mianowicie kiedy to Bóg po raz pierwszy rozmawiał z Mojżeszem na temat tego, że pojawił mu się, to tak naprawdę jedno z jego pierwszych słów brzmiało: iść do kraju, który ci wskażę. On mu nie mówił, że ja jestem, słuchaj, to jestem ten twój Bóg, tam będziemy się jakoś dogadywać, będziemy robić różne rzeczy, tylko jego pierwsze polecenie brzmiało: iść do kraju, który ci wskażę. I ja uważam, że właśnie Bejtar przy swojej, w odróżnieniu od czerwonych ruchów żydowskich, walce z tradycją żydowską, Bejtar, który starał się znajdować jakąś taką drogę kompromisu, oni to też delikatnie mówią, że oficjalnie nigdy nie łamano tych zasad i oficjalnie obchodzono święta, jest dowodem również i tej spuścizny, nie tylko tych armat, ale tej biblijnej i bardzo podstawowej. Czy jest mi wstyd? Nie, nie jest mi wstyd. Była to jedna z dróg, które doprowadziły w ostatecznym rozrachunku do powstania państwa Izrael. Dziękuję. Może nam być wstyd za historię, nie wiem, ja w ogóle nie uważam, że historia jest nauczycielką życia, że historia czegokolwiek nas tak naprawdę uczy na dzisiaj i że wyciągamy z niej jakieś wnioski. Czyli ludzkie dzieje są dziejami tego, że my nie wyciągamy żadnych wniosków przeważnie z historii, bo zawsze wydaje nam się, że będzie albo lepiej, albo było gorzej, albo na różne sposoby historię interpretujemy. Co do historii narodu, zresztą narodu tak zróżnicowanego, podzielonego, pokłóconego, jakim są Żydzi, no cóż, ja myślę, że to jest tak, czy wstyd? Nie, ja się nie wstydzę, że powstał Izrael. Ja mogę mieć wątpliwości, czy niektóre stronnictwa polityczne, które były aktywne wówczas, te kilkadziesiąt lat temu, miały rację. Mogę mieć wątpliwości, czy niektóre izraelskie partie polityczne, skrajnej lewicy czy skrajnej prawicy, mają rację? Pewnie nie mają. Czy ja się za nich wstydzę? Owszem, ja się czasami rzeczywiście wstydzę, tak samo jak się wstydzę, jak jakiś Żyd mówi coś strasznie obciachowego, prawda? No to rzeczywiście, tak jak się wstydzę, no ale no rzeczywiście. Może to jakoś i we mnie, znaczy czuję się odpowiedzialny, tak? No bo to już jest w Misznie powiedziane, że kol Israel arevim ze laze, czyli wszyscy Żydzi są za siebie nawzajem odpowiedzialni. I myślę, że to przykazanie etyczne, które ma 2000 lat, jest jakoś wciąż obowiązujące. W związku z tym oczywiście, że powinniśmy wyciągać wnioski, przynajmniej o ile się da, z żydowskiej historii i brać ją w całości. Brać ją w całości i w całości nie opowiadać. I od tej historii prawicowej i lewicowej. Czy mamy się wstydzić niektórych z jej bohaterów? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest sensowne. Może nie powinniśmy niektórych z nich naśladować. Jeśli idzie o Bejtar, no, gdybologia w historii, to wiadomo, tutaj siedzi na sali wielu historyków, więc mnie wykleli. Nie ma absolutnie żadnego sensu. Być może, oczywiście, można pogdybać, tak, że gdyby nie II wojna światowa, gdyby nie zagłada, to zapewne sposób uzyskiwania państwowości, taki jak proponował Bejtar, sposób zorganizowania społeczeństwa żydowskiego, taki jak Bejtar proponował, był na pewno wadliwy. Był wadliwy no właśnie dlatego, że fakt, bo słowo fakt już właściwie nic dzisiaj nie oznacza. Ale zorganizowanie społeczeństwa, oderwanie po pierwsze społeczeństwa od korzeni diasporowych, prawda? To, co oni proponowali, zwracają się wyłącznie ku tradycji biblijnej, hebrajskiej, właściwie zapoznanie w dużej mierze dziedzictwa diaspory, chociaż też nie do końca, bo na przykład Zabotyński nakazywał młodym Izraelczykom czytać Sienkiewicza, prawda? Więc i klasyków literatury rosyjskiej. To było błędem, zorganizowanie właśnie narodu czy społeczeństwa jako wojska też pewnie było czy błędem, czy złym pomysłem ideologicznym. To się stało. To ich niewątpliwie zasługa i tutaj mogę powiedzieć, że jestem z nich dumny, jest to, że oni nakłonili dużą część ludzi.
czy wielu ludzi do tego, żeby stąd wyjechali, żeby stąd wyjechali na czas. Zorganizowali się tam i umożliwili przyjazd innym, którzy nie byli na tyle ideowi, którzy nie byli na tyle skłonni żyć duchem organizacji, którzy mogli ratować swoje życie przed wojną, a także tym wielu ocaleńcom po wojnie. Bez Bejtaru, podobnie jak bez Poalei Zion, bez Mizrahi, bez innych odłamów sionistów, nie byłoby tego państwa, które dzisiaj się kłóci, które jest strasznie podzielone, które jest strasznie zróżnicowane. Oni wszyscy mają swój wkład i w tym sensie możemy być winni. Tutaj jeszcze tak na koniec nie pada jedna rzecz, bo my się o Izrael kłócimy na różne sposoby. Nie zawsze strasznie, kiedy myślę o tym teraz, coś, co tutaj się może nie pojawia, bo tutaj to jest taki naród w robocie, prawda? Naród w kształtowaniu. I ta skądinąd jakoś mi niekoniecznie bardzo bliska, bo ja nie wierzę, że można tak ukształtować po prostu nowy naród. To próbowali robić i komuniści, i faszyści, i to nic z reguły nie wychodziło. Mi jest strasznie bliska idea, której tutaj rzeczywiście było z tego względu mało. Mianowicie taka, że Izrael to się stał się jeszcze przed wojną, przedwojenna Palestyna, Iszów, taką arką Noego dla ludzi, którzy po prostu chcieli uciekać. I arką Noego, w której przechowano również dobra kultury, które tutaj niektóre by zginęły w Europie, której ocaliło się wielu ludzi, w tym radykalnych przeciwników Izraela z kontynentu dzisiejszego. To jest jedno z najważniejszych dokonań, dziedzictwo tej tradycji. I z tego na pewno jesteśmy dumni. Jesteśmy. Krzysztof Bosak. Ja chciałem w pierwszej kolejności bardzo podziękować też jako były wiceprzewodniczący Grupy Polsko-Izraelskiej w polskim parlamencie panu Robertowi Kaczmarkowi i Film Open Group za zrobienie tego filmu. Ja myślę, że warto posłom z tej grupy go pokazać, bo on zawiera wiele argumentów, które warto wykorzystywać dla budowania dobrych relacji Polski i Izraela i które właściwie są polskiej klasie politycznej zupełnie nieznane. Natomiast chciałem zapytać o dwie rzeczy. Jedną krótszą i drugą trochę bardziej skomplikowaną. Pierwsza to, czy ta idea Hadar jakkolwiek wpisała się w kulturę Izraela i przetrwała, czy to też po prostu wygasło wraz z końcem ruchu. I drugie to jest taka wątpliwość do filmu. W filmie pojawia się niemalże postawienie znaku równości pomiędzy Bejtarem a ideą legionową. Chyba każdemu, kto to ogląda, bardziej narzucają się skojarzenia z polskim ruchem narodowym, szczególnie z tymi jego późniejszymi formami, takim jak choćby Obóz Wielkiej Polski. Z czego to wynikało? To może jest też pytanie do pana Piotra Gontarczyka, jeżeli jest z nami jeszcze. Czy to nie było jednak bliższe, znaczy to jest pytanie politologiczne, czy Bejtar był żydowską odmianą polskiego nacjonalizmu, czy był nacjonalizmem zupełnie oryginalnym, ale jakoś tam inspirowanym polskim nacjonalizmem, czy też był właśnie zjawiskiem zupełnie od polskiego nacjonalizmu niezależnym, a te podobieństwa są czysto estetyczne. Czy tam zachodziła jakaś konwergencja ideowa, czy nie? Dziękuję. Zostałem wystawiony do okopów. To ja tylko o tej idei Hadar. Znaczy na współczesnej Izrael złożyło się tyle różnych idei, począwszy od idei radykalnej równości, prawda, czyli kibuców, poprzez ideę odkupienia, poprzez powrót wszystkich Żydów z diaspory do ziemi Izraela, przez budowę kapitalistycznego państwa, poprzez też ideę Hadar, ideę militaryzmu. Wszystko to się złożyło i to wszystko tam jest. Niewątpliwie militaryzm, przynajmniej nie lubię słowa militaryzm, jest również obecny w życiu izraelskim, no z jasnych powodów toczył wojny i pewnie będzie je toczył w przyszłości z sąsiadami i trudno, żeby utrzymuje wielkie wojsko
po to, żeby nie tylko po to, żeby okupować Palestyńczyków, ale także po to, żeby bronić się przed sąsiadami, których nie okupuje i którzy niekoniecznie byli mu przychylni i będą w przyszłości, nawet gdyby Palestyńczyków przestał okupować. Więc militaryzm jest częścią izraelskiej rzeczywistości i pewnie elementy tego, co Bejtar proponował, czyli dyscypliny, krzepy, wychowania fizycznego i tak dalej, są obecne. Chociaż to nie był pomysł tylko Bejtaru, to był pomysł również izraelskiej lewicy. W końcu kibuce też były oparte na krzepie, na dyscyplinie, na wstawaniu o 5 rano, na ćwiczeniu, na pracy na roli i tak dalej. To były właściwie wszystkie te ruchy, wszystkich ludzi, którzy wyjeżdżają gdziekolwiek, emigrantów, są oparte na takich ideach, prawda? Chociaż jak to w swojej dość znanej, chociaż mało znanej teraz książce, ale znanej jeszcze pod koniec lat 30. książce, która nazywała Wycieczka do Palestyny, jeden z bardziej prominentnych polskich publicystów antysemickich, czyli Adolf Nowaczyński, napisał, że tak naprawdę Tel Awiw to przypomina Warszawę. Nic się nie zmieniło, że ci handlują, kłócą się, wyzyskują i są paskudni. No. Więc czy się udało stworzyć nowe społeczeństwo? Udało się i się nie udało, tak? Udało się, bo Izrael jest nowym społeczeństwem. Nie udało się, bo nie jest utopią żadną, ani lewicową, ani prawicową, ani centrową. No całe szczęście. To może jeszcze szybko odpowiedzieć na temat analogii legionowo-betarowskiej, a musimy już kończyć. Dzień dobry Państwu. Ja odpowiem może na trzy czy cztery merytoryczne pytania, które się tutaj pojawiły, które ja uważam za bardzo cenne i nie chciałem się udawać w polemiki jakieś ideologiczne. No więc po kolei, oczywiście całkowicie zgadzam się z Panami co do kwestii tego, że no, ten antysemityzm i te lata 30, tak jak one wyglądały, one nie zostały w tym filmie w sposób jakiś obszerny pokazane. Chciałem tylko zwrócić uwagę na dwie zasadnicze sprawy. No, po pierwsze, film miał tylko 50 minut, tak? No, jakieś mierze miał uzupełnić naszą wiedzę. Próbowaliśmy pokazać coś nowego, coś, co było przemilczane i tutaj jakby tłem był jednak syjonizm, a nie te lata 30. No, byśmy chcieli opowiedzieć tak w tym filmie o wszystkich tego typu kwestiach, bo no, po 50 minutach byśmy ładnie naświetlili kontekst, tylko nie starczyło czasu na wejdę. To jest film, który uzupełnia, stara się pokazać coś nowego, czego nie było. To pierwsza rzecz. Oczywiście prawdą jest również, że film w jakiejś mierze no, pokazuje cukierkowy obraz Bejtaru, choć oczywiście nie tylko. Te elementy dotyczące terroryzmu i używania przemocy, one są jednak tam wszystkie. Chcieliśmy, czy jak pokazać Bejtar? No, była okazja, prawdopodobnie jedna z ostatnich, której można było dać głos tym ludziom, żeby oni opowiedzieli o sobie, żeby powiedzieli, jak różne rzeczy postrzegają. Ludzie ci czasami mówią rzeczy no, jednoznaczne, polityczne, czy wręcz takie, z którymi historyk się no, nie podpisze albo nie może zrobić, tak? Ale nie rolą z naszą było stawianie w każdym miejscu gwiazdkę autorzy filmu, nie podzielając wyżej wymienionego poglądu przedstawionego przez osobę występującą w filmie. No, tak oni tą historię postrzegają, to mieli do powiedzenia. I to jakby staraliśmy się dać im po prostu powiedzieć. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, które padło merytoryczne, to pozdrawianie się. Oczywiście pozdrawianie się było salutowanie całą dłonią do czapki. To jest absolutnie podstawowe. Jak mogli Państwo zauważyć w tym filmie, czasami bejtarowcy salutują tak samo jak Wojsko Polskie, ale to nie jest regulaminowe pozdrowienie, bo oni po prostu mieli nawyki z Wojska Polskiego. Oni, którzy z przyzwyczajenia salutowali dwoma palcami. Ci ludzie no, mają taką ogromną blokadę i o wielu rzeczach dotyczących lat 30. No, niechętnie troszeczkę mówią. Zdarzało się salutowanie rzymskie, nie należało jednak wbrew temu, co tam ktoś powiedział, jakieś normalne faszystowskie pozdrowienie. Nie, to było raczej rzadko, ale zdarzało się. Zresztą, jeżeli Państwo uważnie obserwowaliście ten film, jeden z tych ludzi zasalutował, no wyciągnął prawicę na filmie, to było widać. No i ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o konwergencję. No nie, oczywiście Bejtar w wielu kwestiach wykazuje wiele podobieństw
do Polskiego Ruchu Narodowego lat 30. W tych samych mniej więcej momentach następują pewne rozłamy, w tym dokładnie w tym samym roku, w 1928 roku, w którym wybiera się mundury Stronnictwo Narodowe, Bejtar przyjmuje mundur i tak dalej, i tak dalej. No, jest tu wiele podobieństw, ale to był taki duch czasów, który funkcjonował w całej Europie. Ja sobie mało wyobrażam, że tutaj mogła istnieć jakaś konwergencja czy wymiana ideowa myśli pomiędzy Bejtarowcami i UNR-em, to raczej rzecz wykluczona. Oni po prostu oddziaływały na tych ludzi podobne procesy społeczne, podobne fascynacje, które pojawiają się w wielu krajach Europy. I absolutnie podpisuje się również, padały takie oskarżenia mocne po tym, co powiedział pan Paziński, rzeczywiście, że będziemy mówili o faszyzmie, tego typu klatkach, które no więcej są dzisiaj stanowią chyba bardziej się inwektywę polityczną niż jakąś definicję naukową. Warto zrozumieć ten ruch, opisywać ich jako ruch narodowy radykalny, umiejscowić to w pewnym kontekście historycznym i jak powiadam, stawianie tych takich znaków równości prostych pomiędzy faszyzmem a ruchem literarnym jest chyba troszeczkę nieuzasadnione, jednak więcej dystansu historycznego. To chyba te cztery kwestie merytoryczne do tej pory padły. Bardzo dziękuję. Więc bezpośrednio po projekcji, gdy pojawiły się oklaski, pojawił się też taki okrzyk ironiczny, który sugerował, że oklaskiwanie tego filmu jest oklaskiwaniem Mussoliniego. Myślę, że to było krzywdzące nadużycie i uproszczenie, dlatego że to sugerowało, że istnieją jakieś dwie strony, dwie fundamentalne strony i albo się jest z jednej, albo z drugiej strony. Myślę, że ludzie dzielą się na więcej grup, na wiele grup takich światopoglądowo-politycznych. I także Bejtar miał swoją własną specyfikę. Były tam elementy, które jak widać po reakcji sali, no, wzbudzają dzisiaj nasze przerażenie, są dość groźne. Były też takie elementy, które mogły nam zaimponować. I byli tego świadomi bohaterowie filmu. Zwłaszcza w tym momencie, gdy ten jeden z bohaterów opowiadał o tym, jak sam brał udział w zdemolowaniu lokalu bundowskiego i było widać, że on przytacza tę relację z taką mieszaniną z jednej strony no, sentymentu, prawda, to była jego młodość taka trochę szczeniacka, ale z której był dumny, ale z drugiej strony było w tym zakłopotanie, właśnie krytycyzm i no i właśnie ten wstyd, o którym tutaj rozmawialiśmy. I chyba pokazanie tej świadomości ludzi po latach to jest mocna strona tego filmu, więc ukłony dla reżysera. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że się podobało. Strasznie chciałbym podziękować gościom, którzy z nami rozmawiali, czyli Robertowi Kaczmarkowi, Piotrowi Kaczcikowi i Piotrowi Padzińskiemu. Mam nadzieję, że było fajnie. Dobranoc.